7-3. Córa się dać. Pust. Teraz jeszcze wykonamy dwie kombinacje doskonalące kata drugi, a później czwarty pinian, w których przećwiczymy tą pozycję. Idź. Ni. San. Mate. Idź. Ni. San. Mate. Idź. Ni. San. Mate. Idź. Ni. San. Mate. Kombinacja doskonaląca czwarty pinian z wykorzystaniem właśnie pozycji Tsurashidachi. Idź. Ni. W czasie wykonania San. Zwracaj uwagę na to, żeby po każdym kopnięciu stawać we właściwie wykonanej pozycji Senkutsudachi. To znaczy przede wszystkim, żeby zachować szerokość barków między nogami. Najczęstszym błędem jest to, że stajemy zbyt wolno. Yohon Chudan Nyukita. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Chi. A. Kyo. Jo. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Chi. A. Kyo. Jo. Yohon Jodan Nyukita, czyli uderzenie wyprostowanymi palcami. Idź. Ni. San. Na wysokość si. Szyi. Albo oka przeciwnika, raczej szyi. W czasie uderzenia Nyukite najdłuższy palec cofamy troszeczkę, tak żeby trzy palce utworzyły jedną uderzającą płaszczyznę. W nazwie jest, że to jest uderzenie czterema palcami, ale w praktyce uderzamy trzema. Nihon Nyukite, czyli inaczej Metsuki, uderzenie w oczy. Tetsui Yoko Jodan Uchi. Idź, ni, san, si, go, rok, chi, a, kyo, jo. Idź, ni, san, si, go, rok, chi, a, kyo, jo. Tetsui Yoko Jodan Uchi. Idź, ni, san. Si, go, ro, chi, a, kyo, jo, i, ni, san, si, go, ro, chi, a, kyo, jo. Tetsui Yoko Gedan Uchi, wersja od dołu, trafiająca pomiędzy nogi i, przeciwnika, ni, trochę jak san, kopnięcie Hingera. Si, go, ro, chi. Uderzenie wykonuje ręka, która jest dalej od ciała. Idź, ni, san, si, go, ro, chi, a, kyo, jo. Tetsui Yoko Gedan Uchi, wersja od przodu, przypominająca nieco blok Gedan Barai. Ni, san, ale uderzamy chi, powierzchnią go, Tetsui ro, w krocze chi, przeciwnika. A, w podbrzusze. Jo. Idź, ni, san, si, go, ro, chi, a, kyo, jo. Kombinacja, poruszanie się w pozycji kibadachi z uderzeniami Tetsui Yoko Uchi. Tetsui Yoko Jodan, Tetsui Yoko Chudan i Tetsui Yoko Gedan wersja od dołu i Tetsui Yoko Gedan wersja
Od przodu. Idź. Ni. Sa. Mate. Idź. Ni. Idź. Ni. Sa. Mate. Idź. Ni. Sa. Mate. Ta sama kombinacja czterech uderzeń tetsu i yoko uchi, ale poruszając się w hibadachi z obrotami przez plecy, czyli podobnie jak w kata trzeci pinia. Idź. Ni. Redraku 7-3 to kombinacja kopnięć Maigeri, Mawashigeri, Uchigeri, Yokogeri i Kakegeri. その2 Test sprawnościowy, rozciąganie, łokcie dotykają do ziemi na linii łączącej pięty. Tutaj specjalnie pięty sensei Agnieszki są na złączeniu maty, tak żeby było widać, o co chodzi. I takie dotknięcie łokciami w dowolny sposób to jest egzamin zaliczony, no mówiąc językiem szkolnym, na dwójkę, czyli zaliczony. Jeżeli ktoś chce jakby zaliczyć na szóstkę, no to może się jeszcze mocniej pochylić, położyć. Najlepiej jakby się położył w pewnym szpagacie i dotknął brzuchem do ziemi. Podpór przodem,
na stopach i na dłoniach i ugięcie ramion w podporze przodem, czyli popularnie pompki. Idź. Ni. San. Czy. Ga. Najlepiej by było, żeby już na stopień 9.1, 9.2 opanować pompki na seiken, na tak zwanych kościach. I teraz podpór przodem na seiken. Idź. Ni. San. Czy. Ga. Przeskok przez pas. To może być dowolna szarpa, szarfa mniej więcej na szerokość ramion. I idź. Nie. Jeszcze raz poprosimy. San. Tobi Majgeri. Idź. Nie. San. Trzy. Ni. San. Si. Wo. I wznosy tułowe. Ni. San. Si. Go. Stanie na rękach. Najlepiej jak byłoby przy ścianie albo przy drabinkach, ale z braku ściany można wykonać z partnerem. Partner wystawia rękę i podobnie jako ścianę opieramy nogi o rękę partnera. Żeby było bezpiecznie, szczególnie na początku, dobrze jest zadzierać głowę jakby do góry, patrzeć na ręce. Przysiady z wyskokiem. Tutaj staramy się mocno uginać kolana. Schodzić pośladkami jak najniżej i wyskok tylko nieznacznie do góry. Futodachi.